Jędrzej, za Wami jeden z najlepszych meczów w sezonie. To, że już macie jakby pewne utrzymanie, gdzieś tam zdjęło z Was jakąś presję i grałam się łatwiej, luźniej? Na pewno zdjęło z nas trochę presji. Grałam się dużo lepiej, na luzie gramy. Teraz na pewno poprawiliśmy się w drugiej części sezonu. Bardzo nas to cieszy, zaczęliśmy grać na własnej hali. No i teraz jakoś idzie. Odszedł Skiba. O, dla Ciebie to znaczy więcej, gdzieś tam więcej minut, więcej szans. Przez chwilę mówiliśmy o tym, że jakby ta presja zeszła, ale na Tobie ona wzrosła? Wiedząc, że jesteś teraz drugą jedynką, musisz dać odpocząć Hookerowi, który jest ostatnio w genialnej formie? Oczywiście jest to ogromna dla mnie szansa, ale też bardzo duża odpowiedzialność, której muszę sprostać. No, próbuję grać jak najlepiej, żeby wejść do gry. Powoli właśnie wchodzę, coraz więcej zaczynam grać, trener daje mi szansę. Bardzo mnie to cieszy i spróbuję dać z siebie wszystko. Przed nami mecz z Startem Lublin. Wiadomo, że tam dwa główne żądła, to jest Louis, to jest Washington, czyli obwód. Myślę, że zatrzymanie tej dwójki gwarantuje sukces w tym meczu? Na pewno dużo pomoże. Louis jest jednym z najlepszych strzelców w Ekstraklasie, także jego zatrzymanie będzie priorytetem. Washington ma najwięcej praktycznie prawie asyst. Na mecz jest na pewno w pierwszej piątce asystujących, więc zatrzymanie tej dwójki będzie priorytetem, ale resztę graczy też nie można pominąć. Reynoldsa trzeba również na pewno będzie zatrzymać. No i trzeba dać się wszystko, na pewno więcej komunikacji w obronie. Za wami mecz z Asseco, trafiliście 13 trójek. Macie takie straszne wahania, że raz jest 13, raz jest 5. To jest jakby taka główna rubryka statystyczna, która wam pozwala wygrywać, nawiązywać walkę z tymi najlepszymi w kraju? No tak, tak to bywa, że czasem ten rzut siedzi, czasem trochę gorzej. Trzeba to wszystko przede wszystkim nadrabiać obroną. Jeżeli się nie trafia, trzeba wracać do obrony i zapieprzać w obronie.